Bardzo, ale to bardzo często pytacie mnie o moje miksy, mianowicie takie wielkie podsumowanie, na którym najwięcej zarobiłem, na którym najwięcej straciłem, jak to wygląda. W związku z tym postanowiłem wam dzisiaj trochę o tym opowiedzieć. No i podsumujemy sobie dzisiaj wszystkie moje miksy w karierze. Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście nie przez podsumowanie, nie rozumiem tutaj, że podsumuję wymieniając wam jakie w środku były zestawy, ile dokładnie zarobiłem, bo jest to fizycznie niemożliwe. Wymienić wszystkie zestawy to by ten film miał 1,5 godziny, a i tak już w głowie nie pamiętam, po zdjęciach musiałbym odkopywać. A ile zarobiłem tego też nie do końca wiem, to po pierwsze, no bo wiecie, nigdy tego nie spisywałem, nie liczyłem tak stricte, wiem na oko, a po drugie, ciekawostka jest niesamowita taka, że jeszcze w życiu ani jednego miksa nie skończyłem w 100%. Tak, tak, posiadam firmę 2,5 roku, w sensie, no oficjalnie 2, ale 2,5 roku już jest klocków i nie skończyłem jeszcze nawet pierwszego miksa, czyli zaznaczmy tego, którego kupiłem w 2018 roku. Tak, moi drodzy, bowiem widzicie, nie wiem czy pamiętacie, mam nadzieję, że jesteście na tyle moimi fanami, jesteście ze mną tu od tak dawna, że doskonale sytuację kojarzycie. Pojawił się wtedy pierwszy film w grudniu, że kupiłem 13 kilo klocków. I właśnie od tego zaczęła się moja kariera z klockami i miałem niesamowite szczęście, że ten miks był fenomenalny. Właściwie równać się może z nim będzie tylko ten, który miałem ten ostatni, czyli uwaga, 9. Tak, 9. miks przez 2,5 roku. I teraz mnie zapytacie, że co ja wam tukę głupoty, że miksy trzeba odpowiednio przerabiać, żeby przeżyć, że no minimum 7-8 kilo tygodniowo trzeba przebudować tego miksa, żeby jakoś przeżyć, a musiałbym mieć chyba te miksy po 150 kilo, żeby żyć 9 miksów, z czego w sumie ostatnie jeden jeszcze nawet napoczęty był, czyli w sumie 8. No widzicie, moi drodzy, nie samym miksem człowiek żyje i to jest właśnie trochę to, o czym też wam chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Zresztą nie raz mówiłem wam o tym, że nie odmawia się, kiedy pieniądz woła. Niemniej, jak to u mnie wygląda i czemu 9 miksów, tylko jak z tego żyjesz, czego w takim razie żyje? No z klocków w sensie, ale po kolei. Żebyśmy bowiem mieli 100% jasności przez miksy, rozumiem takie coś jak właśnie chociażby ten tutaj. Czyli miks, który jest totalnie zmiksowane klocki, gdzie pewności nie mam co jest w środku. No chyba tak w poprzednim miksie ktoś mi gwarantuje, że to są tylko Lego City z lat 90, a później jest wszystko, no nieważne. Także przez takie coś rozumiem miksy. Przez opakowania, które ktoś mi przynosi i tam jest totalnie wszystko zmiksowane i w ten sposób to wygląda. I takich miałem tylko 9, przy czym 9 jest dopiero ten. No i wracając do tematu, z czego w takim razie żyję, jak żyję, no to tak jak mówiłem, żyję z klocków. Natomiast moi drodzy, ja bardzo często, ale to bardzo często kupuję jakby klocki, wiecie, odbudowane. Jeżeli ktoś do mnie pisze, że hej, mam na przykład 10 kilo klocków, chciałbym je sprzedać, jak mogę zrobić to najkorzystniej? No to ja wtedy odpowiadam, że oczywistym jest, że najkorzystniej będziesz miał, jeżeli mi te zestawy odbudujesz, przyniesiesz odbudowane do sklepu, już będę widział o ich w miarę kompletności i będę faktycznie w stanie mógł nawet wyceniać indywidualnie, czyli wchodzę sobie na Bricklinka, sprawdzam po ile kosztują, oczywiście muszę wziąć trochę mniej niż cena Bricklinkowa, ponieważ no nie tylko doliczam tego podatki, ale też jednak muszę to sprawdzić częściowo i tak dalej, więc jakby podaję mniejszą cenę, także dostaniesz wtedy człowieku znacznie więcej. Znacznie więcej, bo na przykład niż jakbyś miał rozbudowane, bo jak na przykład przyniesiesz mi 10 kilo rozbudowanych klocków, no to ja z tych 10 kilo, okej, wyceniam ci to na, wiecie, nie wiem, 50-60 zł za kilo, to jest dobra cena i dostajesz 600 zł. Jeżeli ty mi przyniesiesz 10 kilo w odbudowanych zestawach, to dwa razy, nie trzy razy tyle nawet, no trzy to może nie, ale dwa razy tyle dostaniesz minimum. I to zależy, na ile ktoś jest leniwy. W związku z tym to nie jest tak, że na 9 miksach jadę od 3,5 roku, bo to byłoby nierealne. Mówię tu tylko o miksach, a takich, wiecie, jak zamawiam sobie, te mówię, zamawiam, przychodzą mi takie zestawy odbudowane w miarę, tego tutaj pod miksy nie liczę. Miałem ostatnio nawet taki fenomenalny w ogóle też jakby zestaw miks właśnie z Gwiezdnych Wojen. Jakiś kolekcjoner za półką wszystko przyniósł, odbudowane, właściwie od razu szło do sprzedaży, bo widać było, że to było kompletne, że on mi gwarantował, jakby pierwsze dwa zestawy po sprawdzeniu, widzę, że 100% kompletności to stało bezpieczne, to online nawet sprawdzanie. To też był fajny biznes, chociaż tam dużo nie zrobiłem. Jednakże podsumujmy moje wszystkie miksy, ja tak jak mówię, jak na ironię jeszcze żadnego nie skończyłem. No i chyba nic tutaj tak dobrze, że nie rozpocznie tej historii jak właśnie Loredo, które tak, pochodzi z mojego pierwszego miksa 13-kilowego, ten film
film był u mnie na kanale i tak, ja go cały czas nie mogę odbudować. Cały czas mnie o to pytacie, czemu go nie mogę odbudować? Bardzo dużo tu elementów brakuje. Między innymi skałek w starym szarym. Oj, uwierzcie mi, to w Polsce jest tak ciężko dostawalne. A wiecie, nie chcę sprowadzać tego z zagranicy za stówkę, bo by mi się to też mniej opłacało, chociaż Lero zawsze się opłaci. Brakowało plejtów, brakowało wielu elementów, brakowało z 15% klocków, ale tak jak wam mówiłem, czasem miałem taką poczucie misji, że jakby odbudowywuję zestaw, żeby on nie przepadł, nie poszedł na części. No i ten pierwszy miks mi się właśnie trafił taki bardzo dobry i tu są jego resztki. Dlaczego tu są jego resztki? A no tak jak wam kiedyś opowiadałem w jednym odcinku, ja tych klocków sprzedawać dalej nie chcę, bo są mi z tego, że okej, tu jest wiele wartościowych klocków, właśnie chociażby stara skałka, wiele ciekawych elementów, ale co mi z tego, że nawet to sprzedałbym, tu jest na około niemalże 2 kilo, chociaż może 2 kilo. Dobra, sprzedam to za 100-150, a później przyjdą mi braki, właśnie chociażby smok, który jest kosmicznie drogi, chociażby skałka i jeszcze 3-4 elementy takie bym tu znalazł, no chociażby jak derka na konia działająca, że po prostu te 3 elementy już są warte te 150 zł, więc albo to będę sprzedawał dalej na części, albo sobie te elementy zostawiam na przyszłość. To był pierwszy mix, tak jest, cały czas jeszcze z niego części są. Niektóre elementy na przykład wygrzebuję i sprzedaję, zapewne jak na przykład taka tarczka, gdzieś tam kiedyś pójdzie na sprzedaż. Więc to też nie jest tak, że mówię, to mi leży i kasy nie robi, bo co ciekawsze elementy, to pewnie nawet jak mówię, jak ta derka gdzieś tam pod sprzedaż pójdą. Niemniej tak mówię, to są cały czas jeszcze elementy z pierwszego miksa i już raczej bym z to nic nie wyciągnął. Oczywiście mógłbym takie coś wyciągnąć i do tego dokupić brakujące członki, no zobaczę, brakujące elementy. Zobaczę, czy tak nie zrobię, jednakże to są pozostałości pierwszego miksa. I pierwszy miks trafił mi się naprawdę spoko, tu miałem, tak jak mówię, duże szczęście. Bo pierwszy miks, wiecie, to były zaoszczędzone pieniądze, trochę też sposób, jaki zwolniłem z firmy, był taki, że nie miałem zbyt wielu oszczędności wtedy, bo to było tak niespodziewane. I jakby wiecie, jakbym wtopił na pierwszym miksie, tam nie pamiętam z niego dałem, ale pod 1000 zł, gdybym ja wtopił na pierwszym miksie, nie zarobił na nim jakoś super i w ogóle, no to byłoby to strasznie ciężkie pod względem późniejszego przemyśliwania, żeby ten biznes tak poszedł. Ale pierwszy miks mi się niesamowicie, no to wiecie, to jakby fala w żagle poszła pełna. Pierwszy miks, tak jak mówię, tam było 13 kilo, ale był tak, praktycznie cały western, oczywiście dużo wybrakowałem, co wiecie, Polorego, ale cały western, w ogóle pół serii Castle z Lwa z 96. Ty już to wymieniłem, to już ponad 2000. I było multum po prostu małych zestawników, na których jechałem właściwie dość długo. Właściwie jechałem na nich do momentu założenia firmy, prawie. Bowiem w lutym 2019 pojawił mi się kolejny miks. Już niestety dużo gorszy, choć oczywiście cały czas dobry. Drugi miks, jaki mi się pojawił, on mi się pojawił bardzo tani, on był. Nie pamiętam, on też był chyba około 10 kilo, także niezbyt duży. On mi się pojawił i on był bez figurek w ogóle. Pamiętam, że kupiłem naprawdę tanio. Te 10 kilo chyba z Niemiec akurat ściągałem wtedy z eBaya za 500 zł, tam wysyłka, 400 zł jakby za miks, ale na przykład był tam Eldorado Fortes, piękny zestaw z... Zresztą czekajcie, gdzie są resztki tego miks? A nie, dobra, tamten co pokazałem opakowanie są właśnie dwa zmieszane, tam jest pierwszy i drugi zmieszany ten miks. Natomiast, tak jak mówię, było tam pełno zestawów i on już fenomenalny nie był aż tak bardzo przez ten brak figurek. I wiecie, nie był tak atrakcyjny, chociaż zestawy posiadał piękne. Jeżeli ktoś chciał, a chciało dużo ludzi, bo on poszedł szybko, to mógł sobie kupić piękne zestawy z piratów, z racji, że bez figurek to stosunkowo naprawdę tanie, bo tam jednak figurki też robią koszt. Więc jakby jeżeli ktoś miał figurki albo sobie chciał dokupić, tak czy siak wyszedł na plus, nie? W takich cenach to sprzedawałem. Więc drugi miks tak na oko, powiem szczerze, dałem na niego te 500 zł, tak 1500 może wyciągam. To standard z miksa, wyciągamy dwa razy tyle na czysto, czyli trzy razy tyle wyciągamy, ile w niego założyliśmy. To jest taki okej zarobek, ale różnie też wiecie z tym bywa, o czym zaraz. No i to był luty, tak jak mówię, tam było nieduży miks, więc szybko odbudowałem, tam było pełno fajnych zestawów piratowych. No i to tak jak mówię, poszło naprawdę szybko. W związku z tym już w marcu na kolejny miks przyszedł czas. I z tamtym miksem była bardzo ciekawa sytuacja, bowiem to było tak, że kuzyn mi w sumie napisał: słuchaj, wiesz co, jadę na weekend do Niemiec, możecie ogarnąć jakiegoś miksa. Mówię, no dlaczego by nie? Ogarnął mi miksa też około 10-12 kilowego. Tu właśnie z tego miksa zostało mi chyba najmniej. O, najwięcej tutaj bym powiedział figurków mi zostało z tego miksa, bo on jeszcze gdzieś tam jest faktycznie kończony.
tak, w sumie jego resztki też są w tamtym niebieskim pojemniku. Z tego miksa na przykład jest chociażby ten zestaw, który cały czas czeka na odbudowanie, bo też mi brakuje wielu elementów. Tamten na Bufighter też jest z niego i chyba tyle. Niemniej tak mówię, tutaj widzicie po figurkach, że te figurki zapewne jeszcze, no to są właśnie od tamtego Castle, ale reszta pójdzie pewnie, nie patrzcie na Western, one poszły z Loredo. Pójdzie na Allegro pewnie na części, bo już tutaj wielu rzeczy nie odbuduję. Na Allegro w ogóle mam bardzo wiele już tych elementów innych, także to był mój trzeci miks. Co ciekawe, tu przyjechał kuzyn do mnie wtedy z tym miksem i myśmy siedli w nocy w piątek, zaczęliśmy go odbudowywać i w niedzielę był wieczorem już skończony. Tak, mieliśmy taki Lego Jam, można by powiedzieć. I zbudowaliśmy przez 48 godzin po prostu, wiecie, pizza, piczko i jechaliśmy cały weekend. I on nie był jakiś fenomenalny, ale był bardzo dobrym miksem, bo pamiętam, że on też chyba te 10 kilo za 500 zł, bo tu już w przeciwieństwie do tamtej wcześniejszej paczki nie płaciłem za wysyłkę. No bo kuzyn jechał, kuzyn przywiózł, a przy okazji też jeszcze skandlował, bo miał być chyba 550 zł, on skandlował jeszcze na 500, więc bardzo dobra cena. Z miksa chyba 2,5, jak nie 3 wyciągłem, więc naprawdę dobrze. Tam przede wszystkim było bardzo dużo Rogue Ridersów, tak, też był jeszcze raz zamek 60-90, ten z Króla Lwa. Nie z tego Króla Lwa, w sensie tak, był taki Król w Lego, powinniście wiedzieć, jeżeli oglądacie katalogi i mnie. I tam było dużo, chociaż stan tych klocków był średni, w związku z tym zestawów było bardzo dużo. Właśnie te kasy tu widzicie z nietoperza, były, mówię, bo to stricte kasy, no lata 90. tylko i wyłącznie, zero praktycznie jakichś slicerów, techników, dziadostw, galidorów, nie, tutaj takich rzeczy nie było. W związku z tym miks był naprawdę w porządku, a tak jak mówię, w związku z tym, że siedzieliśmy z kuzynem i naprawdę 48, tam wiecie, z krótkimi przerwami na sen, no, to była świetna akcja. Kiedyś to jednak było lepiej. Kurde, jak częściej robić, spotykać się z znajomymi i budować klocki cały weekend, zupełnie jak w dzieciństwie. Kiedyś było lepiej. No i moi drodzy, tu doszliśmy do kolejnego bardzo ważnego punktu w mojej karierze, czyli do punktu w karierze, kiedy oficjalnie otwarłem przystań klocków.pl. To nastąpiło 7 czerwca 2019. Nie ukrywam, że skorzystałem sobie oczywiście z dofinansowania, bo dlaczego by nie, skoro można, tym bardziej, że jakąś część tej kwoty można było przeznaczyć na klocki. Niestety niezbyt dużą, bo tam chyba 3000 mogłem przeznaczyć na klocki. Więc jakby to też, wiecie, jest dużo i niedużo, no pewnie dla was to jest dużo, dla mnie to było mało. Chociaż jak słyszycie te ceny po 500 zł, no to wiecie też. Niemniej dostałem dofinansowanie i za te 3000 niecałe kupiłem sobie, jak wiecie, przy otwarciu firmy tam 66 kilo klocków. Execute the order. Execute order 66. I to był trochę błąd, powiem wam szczerze. Dlaczego? Znaczy oczywiście musiałem kupić te 66 kilo klocków, ale 1/3 z nich cały czas do dzisiaj mam i to był pierwszy taki miks, który zaczął mnie blokować. Takie wąskie gardło się dokładnie nazywa, to był pierwszy taki miks. I fakt, 66 kilo kloca to naprawdę dużo, ale on tu cały czas jeszcze spoczywa. To jest pierwszy miks, na którym zacząłem się blokować i tu było naprawdę ogrom tych klocków. Oczywiście to nie jest tak, bo ja na nim swoje zarabiam, ale zarabiam na nim cały czas. Przy czym tutaj mieliśmy różnego rodzaju, o, było na przykład takie figurki, tu był Galidor. Tu były inne Hero Factory, takie z dużymi maskami. Tam cały czas jeszcze ten miks jest i jak wiecie, najcenniejsze zestawy już z niego jakby wyciągłem. Jednakże no cały czas tutaj jeszcze jakieś są, jeszcze jakieś, wiecie, tu klocki charakterystyczne. O, akurat tę figurkę wykorzystam do innego miksa, bo w tym miksie tej figurki listonosza już nie wykorzystam, bo nie ma tego zestawu. A w aktualnym chyba, jeżeli się nie mylę, nowym miksie mam samolot pocztowy właśnie bez figurki. Także on jak złoto tutaj pójdzie. On też był generalnie lata 90, a tak jak mówię, tutaj było bardzo dużo różnego rodzaju przekroju zestawów. Mówię, Galidor, ci rycerze, naprawdę świetny też miks. Przy czym mówię, no kwota nie była mała, bo 3000, przy czym nie jest aż tak fenomenalny, bo wiecie, ja z niego wyciągłem już spokojnie drugie 3000, a powinienem jeszcze wyciągnąć 3000, nie wyciągnę z niego. Także tu z tego miksa 3000 może będzie 7-8, oczywiście, wiecie, też super kasa, jakby nie. Niemniej na miksach powinno się rzucić tak, że tą kwotę spokojnie dublujecie, jak nie triblujecie. I to jest, mówię, miks, który zaczął mnie zapychać, bo jednak
podzielenie 60 kilo na same kolory, to już mi zajęło prawie tydzień, ej. Identyfikacja i odbudowywanie z 60 kilo jest inne niż 10 kilo, dlatego ja wam kiedyś w jednym z odcinków wspominałem, nie zaczynajcie od zbyt wielkiego miksa, bo możecie się łatwo zapchać niestety. I to jest właśnie tego przykład. Ja jestem tego przykładem dokładnym. No i właśnie po tym miksie było tak, że ja... Po tym właśnie, nie po tym, bo jeszcze do dzisiaj skończyłem, a to już 2 lata. Było tak, że ja chciałem mieć coś lżejszego i wypatrzyłem sobie taki miksik, uczciwą bardzo ofertę. Koleś napisał, że generalnie tam może nie być zestawów, nie wie co tam jest, nie ma pojęcia, ale 25 zł za kilo, nie? Pomówił 8 kg za 25 zł, no haram dan, nawet jeżeli tam nic nie będzie. I wiecie co? Nic tam nie było. Co nie znaczy, że miks na siebie nie zarobił, ponieważ to jest ten tutaj miks. To jest ten tutaj miks, który tak naprawdę bardzo wiele ciekawych elementów ma. On mi tyle razy już uratował firmę, bo ma wiele brakujących elementów. No spójrzcie, wiele rzadkich. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie ktoś to w ogóle brał i działał, no bo tu naprawdę jest wiele cennych elementów, więc nie wiem skąd to się wzięło. Trochę mi wygląda tak, że jakby ktoś tutaj wyciągnął figurki, no ale klocki też w sumie nie ma, żeby odbudować. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działał ten miks. Myślę, że figurki, nie wiem, i na przykład później sobie resztę rozdzielił na dwie kupy, jednemu sprzedał połowę, drugą połowę komuś drugiemu, nie wiem. Dodatkowo to jest całkowity przekrój, lata 90, 2000, wstępnej do 2010. To był taki miks, na którym co do zasady nie zarobiłem, tak jak mówię stricte, że wiecie, kupiłem go za te 500 zł, zrobiłem z tego 1500, ale swoje gdzieś tam zarobił. Przy czym, tak jak mówię, bardziej jest to, że sobie teraz niego wyciągam, ciekawe elementy idą mi właśnie na sprzedaż na Allegro, czy że mi ratuje niejednokrotnie zat, jeżeli by czegoś im brakuje i nie muszę tego jechać kupować. Kolejnym miksem, i tutaj trafiamy na największą wtopę w mojej karierze, jest tutaj ten miks. Otóż też przyszła kiedyś całkiem miła pani do sklepu. To nie było tak. Całkiem miła pani do mnie pisała, że ma super miks, Gwiezdne Wojny, Ninjago, no i tam może coś w City, nie? Na 10 kilo. Na szczęście też za niego nie przepłaciłem, ale to zaraz przyjdziemy. Na szczęście za niego nie przepłaciłem, niemniej przyszło mi te 10 kilo. 4 to były podróbki, a na 6 kilo, które zostało, były 3-4 zestawy z Ninjago. Między innymi ten, którego kurde właśnie nie mogę go odbudować cały czas. Między innymi ten i były 3 zestawy Ninjago, 2 Star Wars, czyli niecałe kilo, a 5 kilo było City i odpadów, więc jakby to, tak, to jest moja największa wtopa. Bo z tego, co odbudowałem w tym miksie, powiem wam szczerze, że wyszedłem na zero totalne. Oczywiście tam jeszcze jest trochę klocków, jeszcze mówię, w sensie zero. Nie jest tak, bo powiecie mi, że tam pokazywałem zestaw, że jeszcze mam. Nie, ja go wyceniałem już w tej cenie. Więc jakby jeżeli sprzedam wszystko, co tutaj jest, wyceniałem sobie te zestawy, no to wyjdę na zero. Jeszcze nie wyszedłem, ja wyjdę na zero. Oczywiście, gdy sprzedam te figurki, to kilka groszy zarobię, ale dosłownie groszy, tam stówkę może wyjdę w tym miksie. Więc wiecie, jeżeli płacicie 5-6 stówek za miks i zarabiacie na nim, w sensie wyciągacie z niego 6, a tracicie na niego 10 dni, to nie jest opłacalne, bo pamiętajcie, że wy musicie dziennie na czysto, no minimum ponad stówkę na czysto zarobić, czyli jakbym wyciągnął nawet 1200 z tego miksa, to by było mało, bo ja poświęciłem mu 10 dni. Bo ja mam problemy z tymi nowszymi klockami, wiecie, w latach 2002-2014 miałem przerwę i tu naprawdę potrzebuję więcej researchu niż w latach, których się znam na klockach, w związku z tym jakbym poświęcił mu 10 dni, powinienem na nim zarobić minimum 1600. No nie zarobiłem i to jest moja największa wtopa, to jest miks, na którym wyjdę na 0 albo na minimalny plus, ale takim, wiesz, nie liczę tego, a liczę, że powinienem na nim mieć 1602, żeby to było takie i tak, no ale powiedzmy okej. No to nie ma takiej szansy. I to jest moja największa wtopa, ale też była bardzo miła właśnie pani, która mi gwarantowała, że 10 kilo Ninjago i Star Warsu i może coś City. Tu się faktycznie dałem też robić, ale nie dawała mi takiego gwarantu jak ten gość od cebulowego miksa, gdzie tak jak mówię, gwarantował mi tam City i lata 90, a było tego dość mało. Także tu tej pani wybaczam oczywiście. Tym bardziej, że panie mają bardzo często problem przede wszystkim, bo dla nich klocek to klocek. I po prostu kobiet, a nie to też z Lego, po prostu większość kobiet Lego nazywa w ogóle klocki i to jest często problem. Dlatego z kobietami nie mam aż takim problemów, jeżeli sam są podróbki. Gorzej z facetami, bo oni wiedzą chyba dokładnie, że to nie Lego. Niemniej to był kolejny miks i moja jednocześnie największa wtopa. A zaraz po nim kupiłem miks, który tak naprawdę widzicie tutaj i on nie został jeszcze przeze mnie praktycznie ruszony. Dlaczego? To jest miks z lat nowych. 2008 w górę do 2012-13. Po pierwsze, tak jak już mówiłem, mam duży z nim problem, bo
No cóż, tutaj tak naprawdę, tak jak wam mówię, średnio się znam na tych... O, to tu robi Loredo. Średnio się znam na tych starszych zestawach z tych Dark Eyesów moich. Mogę wam pokazać figurki. No i tak jak mówię, też mam problem, bo zapchałem się innymi trochę miksami i gdzieś tam cały czas mi przychodzą inne ciekawsze miksy i ja je robię zamiast robić tutaj. Chociaż też faktycznie tutaj trochę ciekawość będzie. I w ogóle mój filmik ma dzisiaj też trochę taki charakter, że ja wiecie, chcę się rozliczyć, chcę już nie kupować teraz jakiś czas miksów, skończyć z tymi starymi, zwolnić sobie tu miejsce, żebym miał trochę miejsca i dopiero wtedy będę brał się za nowe. Także chcę się tutaj też sam ze sobą jakby trochę rozliczyć. Nie no, wiele naprawdę ciekawych figurek, ale to są zdecydowanie nowe czasy. No Chima, widzicie, więcej Chima, jakieś też Hero Factory, policjanci i tak dalej. Jakoś mi do tego miksa nie ciągnie, też powiem wam szczerze, że wiecie co, on tu już ponad rok leży. No jest tam, jest ten fajny plate przede wszystkim, on tu ponad rok leży i nie może zostać ruszony. A zaraz za tym miksem kupiłem miksa, którego w sumie wam pokazywałem ostatnio, te dwa odcinki temu, czyli właśnie miksa cebulowego sprzed ponad roku i on też mi dużo leżał, bo ja mówię, cały czas żyłem z innych miksów czy z innych zestawów gotowych, które sobie zamawiałem właśnie od takich ludzi, którzy sprzedawali całość. Nie, więc dopiero tamten miks niedawno ruszyłem, więc po tamtym ruszam oczywiście ten super, ale w międzyczasie jeszcze był przecież jeden miks. I jakim był różowy miks? Różowy miks. Czyli miks z LEGO Friends, który doskonale kojarzycie, bo od niego zaczynaliśmy sobie tutaj tą serię. Tyle w ogóle słości klocków mi tutaj zostało z niego. Ja tak jak mówię, to będzie miks, który mam faktycznie rozliczę, który mam powiem ile mi zostało, ile zarobiłem na zestawach, ile zarobiłem na elementach. Oczywiście nie powiem wam tego dzisiaj, bo dzisiaj to byłby tylko szacunek, a chcę wam powiedzieć realnie. No tam jeszcze zestawy, które mi zostały do kompletowania. Tyle tam w ogóle jeszcze było podróbek. Także tutaj po kilka elementów brakuje. To gdzieś tam powoli trafia na sklep, także to już chyba wiecie. No niemniej tutaj powoli go sobie składamy i to jest mój kolejny miks, który też wyszedł tak sobie, bym powiedział. No bo tak jak mówię, tu wiecie, powinienem zarobić odpowiednią kwotę, a z nim przez te kolory, przez nieznajomość zeszło mi trochę dłużej, więc na nim faktycznie mówię, z tej kasy zarobić 1600, 1700, może 1800, ale to właśnie jest tak na styk, to będzie z tą granicą stówka dziennie, co nie jest fenomenalnym wynikiem. Oczywiście pozwala mi przeżyć i super, bo nie umieram, nie? Ale jakby powinno być lepiej, jeżeli chce się naprawdę zarabiać, a nie tylko, wiecie, egzystować jako tako. W związku z tym jest ten miksik. Takie też były właśnie, widzicie, koleje, że no zrobiłem tego miksa na przykład, a tak jest przed roku, właściwie dopiero zaczynam, czy będę zaczynał, ale ten po prostu przyszedł mi po prostu mały, mówię, a tak szybko jak wpadł, przyszła przemiła pani, szybko go przerobiłem i okej, okay, i tak jest, moi drodzy. Natomiast tak jak mówię, później będę robił na pewno ten City. Nie, przepraszam, później będę robił ten nowy właśnie, który przyszedł mi tydzień temu, który przypuszczalnie jest moim najlepszym miksem w historii. Opowiadałem wam o tym w zeszłym odcinku, w sensie ostatnim haul, bo ostatnio pokazałem 30 klocki. To będzie przypuszczalnie mój najlepszy miks i zobaczymy. Oczywiście ja szerszy opening jego też zrobię na kanale tutaj, żebyście widzieli, bo jestem sam niesamowicie ciekawy. Jak wtedy nie przeglądałem, to naprawdę super. Jak figurki oddzieliłem, to same figurki zarobią dwa razy tyle, ile do tego miksa dałem. To może być największy mój miks, jaki mam. Także tak to wygląda, moi drodzy, że tak jak wam wspominam właśnie, no różnie to bywa w biznesie. W ogóle mega bałagan mam, wiem, nie musicie mi tego mówić. No, muszę trochę tu patrzcie posprzątać, niemniej cały czas pierwszy, drugi miks, moi drodzy, trzeci, tutaj też mówię to co pierwszy z firmy, tutaj właśnie ten fenomenalny miks tu reszki różowego i tam jeszcze reszki różowego, no i tutaj miks, którego cały czas nie ruszyłem i tak, może wam się wydawać nieprawdopodobne, że przez 2,5 roku z 9 miksów tylko, a nawet mniej, no bo de facto z 7 jakby, nie, a jeden jest nieruszony jeszcze, a drugi w połowie. Natomiast tak jak mówię, ja bardzo często mówię, jeżeli widzę okazję, no to czemu mam nie ściągać gotowych zestawów, oczywiście zarobię na tym dużo mniej, ale też dużo mniej pracy wkładam. W związku z tym to jest, wiecie, trochę jak sprzedaż nowych klocków w zamkniętych opakowania. Kupujecie, to wam rzekuje 2 lata, później sprzedajecie z podwójnym zyskiem, ale roboty w tym prawie nie ma w ogóle. I ja też bardzo często w ten sposób działam, chociaż oczywiście na ile mi czas pozwala działam w miksach, bo tu jest największy pieniądz. No jednak, więc na ile mam czas, to tak działam. Różnie czasem bywa, dlatego tak to jest. Moi drodzy, mam nadzieję, że zostawicie mi subskrypcję, żeby tutaj być na bieżąco z kolejnymi filmami. Mam nadzieję, że trochę tą moją historię wam mojej firmy znów przybliżyłem, że wiecie jak to jest, to nie jest tak, że ja co tydzień przerabiam 20 kilo i wow, nie? No bo widzicie, że nie. Zostawcie subskrypcję, być na bieżąco. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj. No i oczywiście widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!